Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o automatycznej skrzyni biegów CVT występującej w Mercedesie A-klasa powyżej 2005 roku oraz w Mercedesie B-klasa, takim, który stoi akurat tutaj ze mną, za mną. Chciałem Wam opowiedzieć przede wszystkim o dwóch najczęstszych usterkach. Pierwsza najczęstsza usterka w takiej automatycznej skrzyni biegów jest to błąd czujnika obrotów. Pojawiający się po nagrzaniu albo po prostu nagle pojawia się ten błąd, nie można jechać autem, albo jest w trybie awaryjnym, albo nie ma mocy, albo szarpie. Kolejną najczęstszą usterką jest zaopiłkowanie skrzyni. Niestety użytkownicy samochodów nie zawsze dbają o swoje maszyny i nie wymieniają często oleju, co powoduje, właśnie tu trzymam w rączce, co powoduje uszkodzenie zaworów. Opiłki obklejają czujniki. Może to też powodować właśnie pojawianie się błędu czujników, jak również potem dostają się do elektrozaworów i rysują te zawory. Porysowany zawór powoduje to, że dłużej przełączamy biegi, jest szarpanie podczas przełączania biegów, no i już ta jazda nie jest taka przyjemna. Co należałoby zrobić? Wymienić skrzynię? No wiesz, kupisz inną skrzynię, nie wiesz co kupisz. Zardzewiałą jakoś, też zaopiłkowaną, trzeba będzie coś w niej robić, trzeba będzie przełożyć sterownik albo przeprogramować, no nie wiadomo co się wydarzy, no też gwarancja zazwyczaj jest rozruchowa. W przypadku, gdy mamy opiłki, należałoby zrobić najpierw dynamiczne płukanie skrzyni, po zrobieniu takiego płukania wyciągnąć mechatronikę, rozebrać ją, wyczyścić mechatronikę, wyczyścić sterownik. Najlepiej wymienić czujniki obrotów, ponieważ opiłki potrafią dostawać się do wnętrza tych czujników i powodować później różne usterki. Po zmontowaniu, zawory trzeba wyciągnąć, zawory trzeba przetestować, zobaczyć czy nie są porysowane. Jeżeli podczas czyszczenia na przykład płyty hydraulicznej zauważymy, że płyta jest porysowana, czy zawory ciężko tam chodzą, te tłoki, trzpienie, no to należy zastanowić się już nad wymianą mechatroniki i poskładać wszystko do kupy, zalać świeżym olejem. Wtedy dopiero to ma sens, bo pozbywanie się tylko jakiejś pojedynczej usterki, jeżeli widzimy opiłki, może spowodować to, że za jakiś czas to się zemści i usterka znów powróci. Także widzisz opiłki, od razu dynamiczne płukanie, czyszczenie części mechatroniki, czyszczenie sterownika i zalanie wszystkiego świeżym olejem. Dopiero to może zapewnić Cię, że jeszcze sobie troszeczkę tą maszyną pojeździsz. No a maszyna jest fajna, bo super jeździ się, jest bardzo przyjemna, płynna jazda. Wiemy, że jest to skrzynia bezsprzęgłowa, więc no, nie czuć to, jedzie to prawie jak elektryk, można powiedzieć. Zapraszam Was jeszcze teraz do mnie na pracownię, gdzie pokażę Wam, jak wygląda część hydrauliczna i wymontowany sterownik. Na końcu tego filmu będą linki do filmów, jak zdemontować sterownik oraz jak samemu wymienić takie czujniki. Także zapraszam Was, pozostańcie do końca. Zapraszam Was na inne filmy odnośnie tego, jak coś samemu zrobić przy samochodzie. Tamtego guzika subskrybuj nie trzeba klikać, bo tu nic ciekawego się u nas nie dzieje na kanale. Ani dzwoneczka, żeby Ci przypominał, że coś nowego dorzuciliśmy. O lajkowaniu to w ogóle zapomnijcie, tam nie klikajcie. Mi to w ogóle nie robią te lajki, ja ich nie zbieram. Także im mniej ich będzie, tym lepiej i w ogóle mniej ludzi się w ogóle o tym wszystkim dowie. Jak to zrobić samemu. Zapraszam ze mną na pracownię.